wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Dzień 18. No teraz to się porobiło, naprawdę. Kulfon mi wyrósł, czapka i broda. Ho, ho, ho! A dzisiaj kolejny dzień Armagedonu, czas zacząć. Rogi są trochę oklepnięte, nic. Grunt, że są. Słucham. Dorota już odbiera telefony. Zobaczymy. No, trochę nam się rozluźnia klientela, ale niech tak będzie, nie chcę przeszkadzać. Kadzę. Co by było Dobra, nie ma problemu. ładnie i fajnie. Rozumiem. Mam brzydki dzień, ale mam nożyczki i no, nie zawaham się ich użyć. Bagnicha, coś tu. Ja się boję, że będzie grzyb w Patrz, jakie środku. ładne naklejki pod spodem. Teraz tak patrzę. Jednorożce. Straszne. Przepraszam. Trzeba to jakoś odpieczętować. Zrobimy coś takiego. Przyspieszymy, znaczy się. Bardzo dobrze. Bo dużo tu tego jest. Dobrze zapakowane. Bałty. Ale przyspieszenie działa, nie? Kitek. Kitek na straży. A, nie żeby było tak prosto. Wiecie, coś się pół dnia robi tutaj. Pół dnia się odpakowuje. O, I to jak wesołych świąt. ładnie. Happy. Niech się spełnią pełniowe życzenia, te łatwe i te trudne do spełnienia. Te duże i te małe, te mówione głośno lub wcale. Niech się spełnią krok po kroku w nadchodzącym 2020 roku. Bagnicha. 13 świec na 13 pełni. Tutaj mamy zapychacze. Powolutku. Całe dotarło, jestem w szoku, bo za każdym razem było połamane. Słuchajcie, faktycznie jest 13 świec. No to jest zaopatrzenie wróżkowe, zacne. Łaucik. Muszę to odłożyć w jedno miejsce, co by mieć 13 świec na 13 pełni. Tego pomysłu jeszcze nikt nie miał. Nie, wow. Naprawdę. Jesteśmy pod wrażeniem. Całe niepołamane, w ogóle też jesteśmy No, pod wrażeniem. nic nie pękło. Wow. Cały rok, Widziałaś? cały rok, cały rok. Jednak jeszcze ktoś można zaskoczyć. No. Wow, zatkało nas. No. Ale żeby nie było. Też złoto. Będziemy, Też będziemy ciągnąć. Napełnię. Tak. Super. Dobra, idę tego Świetny takiego pomysł bardzo. w ogóle. W sumie właściwie jedno pudło, 12 świec w pełni, 12 nowi i masz obcykane, nie szukasz jak debil po domu i znaleźć nie możesz. Skąd my to znamy? Zaczepisy. Kot też zadowolony? Mniej. Ale... We love you. Taka niespodzianka z ranka. Znajdę sobie coś. Nie, nie patrzę. Ale na w mnie. ogóle i uszy takie. A dostałaś śniadanie. Dałam ci osobiście. Więcej ci śniadanie nie dam. Chcesz na mnie patrzeć. O. Ja ją karmię, ona jej dziękuję. No. I taka to jest sprawiedliwość. No jedzona, rozleniwiona. Wszyscy widzą. Lazy cat. Dobra. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Siedzę sobie na dole, bo na górze trwają jeszcze zakładania półek. I zapomniałam aparatu wziąć i muszę nagrywać telefonem.
ale mam nadzieję, że jakoś sklecimy tego vloga. Potem Wam pokażę. Trochę przyniosłam książek dzisiaj. Super. Posklecamy z kawałków tego vloga i będzie zacnie. A renifer na vlog może być. Dzisiaj odwożę w noc Dorotkę. Trzeba ją puścić na święta do rodziny. Smuteczki. Kot po stole chodzi. Musiałam polecieć zaingerować na chwilę. To są dopiero małpki, kocie czasem, naprawdę. A ja w tych fajnych kolczykach bardzo je lubię. W papilotach warkoczowych. Łot. Życie reniferka. Cześć moje miśki kochane. Nie wiem, na ile będę mogła z Wami pogadać, bo dzisiaj na vlogu nic nie ma. A jestem o godzinie 3:07 w tym momencie w Łodzi, bo odwiozłam już Dorotę do autobusu. Tylko znając życie, no właśnie, poczekajcie, zaraz Was wstawię jakoś po ludzku. Super. Jestemy. Nie wiem, gdzie ja jestem. Gdzie jadę? Nawigacja swoje robi. Może tu się nas da wstawić? Czekajcie. O, jaka dobra miejscówka. Tutaj chociaż Was złapię, żeby nie było. Bo rewelacyjnie gubię się w tunelach tego łódzkiego dziadostwa, że tak powiem. Przepraszam, dworca autobusowego, zacnego i pociągowego Łódź Fabryczna. Za 600 metrów skręć w prawo. Tam nie nawiguje nawigacja i właśnie zasadniczo przejechałam 3000 rund. Ponieważ się pogubiłam, bo tam nie nawiguje nawigacja. Nie wiem, czy tu już mam skręcić, bo potrzebuję już teraz mniej więcej, wiem chociaż gdzie jestem, słuchajcie. Ale właśnie mam jechać w Piłsudskiego. Także sobie na spokojnie, tak to tutaj. Także sobie na spokojnie tam po dziabie. Jak już będę na Piłsudskiego, to już wiem gdzie jechać, już nie jest najgorzej. To Wam powiem, że będzie zacnie. Mam niby strzałkę, ale jadą jakieś auta, to się tam rzucać nie będę za bardzo. Także na spokojnie. Ale chociaż powiem Wam, że aparat stoi. Czemu wzięłam się za nagrywanie tak późno? Bo powiem Wam, że chciałabym Wam zrobić vloga. Aczkolwiek jest trochę tak, że nie miałam kiedy cokolwiek nagrać, a i nic ciekawego się nie działo. Z tego względu, że miałam kupę osób na karty po prostu, tak? Czyli nic nie robiłam, troszeczkę było otwarcia paczki, tam 5 sekund, 5 minut, ale tak to nic ciekawego tak naprawdę. Może by jeszcze tak? No słuchajcie, jakoś tak sobie znalazłam myken, jak to mówi Dorota, i myken poszło. Także fajnie. I potem jeszcze zadzwonił pan, który robił mi meble, że przyjdzie zrobić już takie ostatnie poprawki. Jeszcze będzie w piątek jedne drzwiczki zakładał. Także tak, zobaczcie jak długo czerwone. Co dnie? Jeszcze będzie w piątek drzwiczki jedne zakładał, bo odwrotnie były niż chciałam i to mi poprawi. Ale tak to wszystkie gałki, dziury w biurku, jakkolwiek to nie zabrzmi, ale dziury w biurku są potrzebne chociażby do kabli, właśnie kabli. Więc tutaj pan przyjdzie i jeszcze mi zrobi te drzwiczki, a teraz te dziury, te gałki, to wszystko i myślałam, że będzie to trwało trochę. O której on był? On był około 19:00. No to mówię, dobra, o 21:00 to nie jestem w stanie zrobić programu, no bo 2 godziny jak nic, ale ja słuchajcie, byłam w domu, no może za 10, 12:00 i 15 po 12:00 już zaczęłam program, no tak, bo
rytuał musi być zrobiony, bo nawet jeżeli ktoś nie był, nie wiem, spał, to sobie chociaż od rana ma szansę, żeby zrobić, zobaczyć, że jest. To jest bardzo ważne, żeby ten vlog ma skontynuować na tyle, na ile się może. Oczywiście jest trochę tak, że nigdy nie obiecuję, że na pewno na 100% będą wszystkie rytuały, no bo ja sama prowadzę tę telewizję. Lepiej jednak, czy w czerwony wyglądał, bo mam szczerze. Sama prowadzę tę telewizję, ale... O, kochani, sorry. Wiecie, gdzie staliście? Kocham was. Na kierownicy. Przepraszam. No i w każdym razie... Czemu mi migasz jeszcze? W każdym razie tak miałam nadzieję, że na 23 to już jak nic, to na pewno uda się zrobić, tak? Nic z tego, nic bardziej mylnego. Czekajcie. On się zbliża, oddala. No to jakoś tak. Kierownica. No i w każdym razie tak późno był program, a do tego czasu nic nie nadawałam z tego względu, że tak jak mówię, no super roboty. Łagodnie w lewo. Czyli jedziemy tunelem. No i ten. I tak wyszło, jak wyszło, ale zaplanowałam sobie, że wezmę aparat i sobie z wami porozmawiam, jak będę jechała w Łodzi, bo jest troszeczkę świateł. A jak jest troszeczkę świateł, to oznacza, że można spokojnie, jak człowiek, porozmawiać i wam opowiedzieć. Też mogłam zrobić jakieś przebitki z domu. Nie zrobiłam z tego względu, że aparatu zapomniałam. Wzięłam lampę, bo mówię, może zrobię streama z domu, ale się nie dało, dlatego że stream z domu polegałby na tym, że słychać by było wiertary, wkrętarki i inne tego typu ważne rzeczy. Także tak to wygląda. No i tak się to wszystko obsunęło, obsuwa, a potem już zrobiłam późny program. No z wróżką, z tego względu, że jak i tak musiałam o drugiej wyjechać, żeby Dorotę tutaj dowieźć, potem dojechać jeszcze do domu, to wiadomo, że to tak wyszło, jak wyszło. Ale mówię, odezwę się, gadam trochę, najwyżej zrobię kupę cięć, ale jak będę rozmawiała, to też mi się spać nie będzie chciało, chociaż mi się w ogóle nie chce, jak jadę, to tak mam oczy jak na zapałki, ale jednocześnie mowy nie ma, żeby tam usnąć. Raz tylko mi się zdarzyło, nie usnąć, nie, ale że tak mi się bardzo spać chciało, ale powiem wam szczerze, że to był taki moment, kiedy zatrzymałam się, przespałam pół godziny i pojechałam dalej. Nawet mowy absolutnie nie było o tym, żeby jakkolwiek jechać dalej na siłę, bo zdaję sobie sprawę, jak to wygląda, że mózg niby czai, a nie czai. Tak, oczy otwarte, a mózg nie czai, więc to nie ma co. Za 600 metrów skręć w lewo. Będziemy skręcać w lewo. Włączy się za moment. Słuchajcie, albo może znajdę. Czekajcie, już całe. Znajdę lepsze stanie. Znajdę, bo mi zewsząd spadniecie. Nie ma dobrych rzeczy. O, najlepiej w ogóle, żeby mnie nie było widać. Dobra, czekajcie. Mamy czerwone. Tak, a teraz widać pół auta, a ja tutaj. No ale coś jest. Wybór nie jest prosty. Wybór nie jest prosty. Wszędzie mam zielony na tym rondzie. Jak miło. Dobra. Jesteśmy. Także teraz już znam drogę, już nawet nawigacja nie jest mi do niczego potrzebna, ale wyjazd z tego podziemnego parkingu, tam 500 rąd i słuchajcie, to się chyba nazywa ulica Scheiblera. Chyba tak. Tak mi się wydaje. 1000, bym powiedziała... Za 3 km zjedź w prawo. Wyjazdów na ulicę Scheiblera, a ja w kółko po prostu jak ten wariat. No, dokładnie. Szaleństwo. Szaleństwo po prostu. Także, nie wiem, to powinna być jakaś wirtualna mapa, żeby się przejechać najpierw i żeby nie było problemu, bo autentyko nie jest dobrze. Fajnie się teraz jedzie po Łodzi, godzina 2:16. Nie ma korków, praktycznie większość świateł
na spokojnie. Także można, moi kochani. Zastanawiam się, czy zrobię tego vloga, czy nie zrobię, czy połączę z drugim, ale chciałabym, żeby było codziennie o 9, więc nawet jak będzie trochę nudno, albo trochę, jeszcze mi to tutaj dobrze stoicie, chociaż mnie kiepsko widać, nawet jeżeli będzie troszeczkę nudny, to mam nadzieję, że wybaczycie. A powiem Wam, że dzień był bardzo fajny, bo miałam taki kłopot z podłączeniem zmywarki, że pan hydraulik, wiedząc, gdzie jest zlew i że będzie dalej zmywarka, zostawił złącze przy jednej ścianie, tam z 1,5 metra różnicy. Był jeden hydraulik, drugi oni nie będą, bo to trzeba w ogóle, nie wiem, z blaty zrywać. Ale ja, jak zwykle na swój chłopski rozum, to sobie pomyślałam w ten sposób, że wystarczy wyciąć dziurę w szafce, tak jak się kiedyś wycinało, takie były nawet wycięte, i ta dziura w szafce pozwoli na wkręcenie rury, przeciągnięcie i tam już podłączenie jest. I faktycznie chyba to zadziała. No dzisiaj mi właśnie pan strzela... 600 metrów, zjedź w prawo. Czy co, ja już sobie to wyłączę. Pan stolarz mi tą dziurę wyciął dzisiaj, a jutro ma przyjść pan hydraulik numer 3, bo ja się strasznie szybko zrażam do fachowców. Jak mi mówią, że coś niemożliwe, a ja na ten swój chłopski rozum mam wrażenie, że jednak jest możliwe, tylko trzeba trochę pomyśleć albo się schylić, to na ten czas po prostu szukam kolejnego. Za 200 metrów. Jak to się mówi ezoterycznie, musimy rezonować, inaczej nie ma tak fajnie. Także, skręć w prawo. Także w ten sposób. Skręcą. Mam czerwone. Zaraz będę skręcać, ale powiem Wam, już sobie tą mapę wycofam, bo już wiem, gdzie jechać. Już jestem w domu. Powiem szczerze, jest super. Wyłączcie mapę. Powinno być ok. No. I ten, i mam takie, że musimy rezonować z fachowcami, bo inaczej to nie. Nie lubię na ten czas. Ja próbuję, wiecie, co zrobić. A wychodzi jak zwykle, nie? I ten, i będzie hydraulik numer 3 i myślę, że ten już z ułatwionym dojściem podłączy. Tak, ja nie jestem techniczna, ja domów nie buduję, nie stawiam, ale mam wrażenie, że po prostu logiczne myślenie. Zostałam logicznie nauczona myśleć w domu i jest dobre, tylko że trochę upierdliwe, bo się okazuje, że trzeba szukać 3 fachowców, żeby coś zrobili, bo ten jeden powie, tak, to jest do zrobienia i wszystko. Ale powiem Wam, że mechanika od mebli mam cudownego. To jest chłopak, który sam myśli, nie ma z nim problemu, on tam podociska, porobi. Nawet dzisiaj te, wiecie, te takie śruby zakrywał takimi zakrywkami śrubowymi, no wiecie. I no, mówię, że to jest taki dokładny, fajny, fajny człowiek. Bardzo polecam. Jedyny fachowiec, którego nie zmieniłam. Znaczy nie, też nie byłem. Bo wyobraźcie sobie, był jeden fachowiec u mnie na mierzeniu. Potem do mnie zadzwonił, pytając coś o szafkę. Ja coś odpowiedziałam. A potem zniknął z eteru. A jestem cierpliwa, czekałam chyba z miesiąc, czy się odezwie, tam się próbowałam dodzwonić, nie bardzo szło, cierpliwie, ale potem po prostu zadzwoniłam do kogo innego i no i naprawdę nie narzekam, robi ładnie, dokładnie, pilnuje swojej roboty, ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, on po prostu zna się i robi, tak to powinno wyglądać, no, także tak Wam powiem. Dobra, moi kochani. Tyle nudnych wywodów, ale mówię, taki szczwany plan miałam, usiądę i pogadam. Nieważne, że głupoty, nieważne, że w środku nocy, ale żeby o 9 był vlog. Nie, że z przymusu, to nawet nie o to chodzi, bo ja bardzo chętnie, ale mówię tak, no cały dzień nie miałam jak nagrać, nawet sekundy i jeszcze aparatu nie wzięłam. Jak już siedziałam i czekałam, tam sobie coś pisałam, to wiadomo, parę książek wzięłam, żeby poustawiać na półkach, ale siedziałam sobie, mogłam nagrać, aparatu nie ma. Coś nagrałam na tych, na telefonie, ale powiem Wam,
jakąś taką drobną przebitkę, a to na telefonie jest pionowo, a tego szczególnie nie lubię. Takie tam dylematy, były dylematy. Także, moi kochani, jutro pewnie będzie lepszy rok, chyba że będę odsypiać ten cały maraton po prostu. Ostatnio o 4 chodzę spać i tyle. I mam nadzieję, że będziecie bardziej zadowoleni, także ała, żegnam Was i do zobaczenia w kolejnych filmach, nie tylko we vlogach, ale również w kolejnych filmach. Swoją drogą, jak jest ciemno, to nie jest ta Łódź taka zła. Tutaj akurat jesteśmy na wysokości portu Łódź. Aczkolwiek nie świeci się napis IKEA, nie świeci się napis port Łódź. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Zobaczcie. Oszczędność. Jeszcze trochę świateł przed nami, a potem wjeżdżamy w ciemność. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim się troszeczkę zbierzemy, postaram się umieścić linka. To oczywiście otwarcie okienka pudełkowego z numerem 17, chociaż już jest przez 18 minut 18. Także mam tutaj, co ja może nie jestem wyględna, ale włączę się na obie kamery, żeby tutaj tą 17 wydziabać. No, się okazuje, nie będzie proste i łatwe. Ja mam dwie rzeczy. Jedna duża jest zszywana. Rozwalam. O, słuchajcie. Almanach. Books of Spells. I to jest ta kolorowanka, no śliczna, oczywiście recenzja będzie. Piękna, nie? Śliczna jest. Wygnania, Lock and Six. Super, dlatego że jest po jednej stronie, na stronie, ale naprawdę piękne są te malowanki, cudne, dostępne za hranicą, także ekstra. Natomiast jeszcze małe co nieco. Mamy tutaj przepiękne żelowe długopisy. 2 złote i 1 srebrny. Śliczne. Czekajcie. O! Cukiery. Ja to mówię, cukiery agatowe. Ten jaki mały, jak turmalinek. To fajne. I coś tęczowego. Jednorożec jest, ale tu... O, bombka! Słuchajcie, tyncza bombkowa. Tyncza bombkowa. Nie, no tyńczę bombkową to na głównej choince tutaj. Wszystkie jednorożce są na choince tutaj, tej. A bombki pod tytułem inne są na tamtej, także... Także tak. Dobra, wyłączam się z tej swojej przemęczonej wizji. Gałki są świetne. I słuchajcie, włączam muzykę Christmasową i zaczynamy błogosławieństwo domu. Dorota bezpiecznie odstawiona do autobusu. Ja bezpieczna w domu. Tylko że teraz 4 nad ranem obrabiamy vloga. Pozdrówka! Juhu! 4 nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. 4 nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz.